Witam serdecznie ze słonecznej Florydy Jaśmi z tej strony, a dzisiaj będzie o końcu świata. Uwaga! Poniższy materiał ma charakter satyryczno-ironiczny. Jeżeli w jakikolwiek sposób razią Twoje uczucia, przekonania lub wizję świata, zaleca się przerwać oglądanie. Innym dobrym pomysłem jest spacer z psem. Lub bez. Szczerze, dnia, twój nie lekarz i nie farmaceuta. Proszę się nie obawiać, że to będzie koniec świata na wesoło. Pomyślałam sobie, że takie coś wam zrobię, ponieważ ostatnio wiele razy widzę co jakiś czas jakieś informacje, że nadchodzi koniec świata, ludzie się tym przejmują, piszą jakieś komentarze, że im smutno, że w ogóle śmierci płomienię, więc na dobrą sprawę trzeba trochę dystansu do tego nabrać i sobie przejrzeć te różne przepowiednie, różnego rodzaju predykcje, jak to to będzie strasznie, jak wszyscy zginiemy, jak nam będzie smutno. No, tak po prostu na wesoło, więc jeżeli ktokolwiek po prostu bierze to na poważnie, to już tam była taka wcześniej taka wzmianka, żeby tak, tak, tak z dystansem do tego podejść, z dystansem. Koniec świata oczywiście to święto ruchome. Sama osobiście przeżyłam kilkakrotnie i jakoś cały czas tu jesteśmy, nic się specjalnie nie stało. Sprawdziłam w Wikipedii, w Wikipedii jest mnóstwo dat, po prostu leci, to leci, cała długa lista, chyba kilkadziesiąt nawet, albo nawet kilkaset tych różnych informacji, że to już prawie koniec, że już właściwie to już trzeba żegnać z gąską, że już biały płotek to już płonie, że właściwie to już za chwilę, i cały czas jakoś to się nie dzieje. A na przestrzeni 2000 lat to tam tego wy, wy, wymyślili, tego całkiem, całkiem sporo. I ale. Cóż, miało walnąć, nie walnęło, po co drążyć temat. Jeżeli chodzi o takie um, ostatnie, najsłynniejsze końce świata, które miały się zdarzyć i się nie zdarzyły, to ja pamiętam właściwie dwie paniki, naprawdę paniki. Jedna to był kalendarz Majów. 2012 rok, prawdopodobnie także to kojarzycie, tam była taka afera, że znaleźli kalendarz Majów, ten kalendarz był do 2012 roku i stwierdzono, że skoro tak, to na pewno po prostu ten kalendarz znaczy tyle, że właściwie to już później tylko śmierci zakłada, a się okazało, że panom mają się nie chciało dłuta strzelić i stwierdzili, że już nadłubali tego tyle, że nie ma sensu właściwie dłubać dalej, bo oni tak, tak długo nie będą żyli, więc właściwie wystarczy tylko, tylko, tylko taka informacja na ścianie. Więc to była ta panika, że to właściwie już tuż, tuż i koniec i, i ludzie czekali, nawet się cały internet zbiegł, czy może jednak właściwie nam powłączają te wszystkie informacje, serwery przestaną działać, ale będzie fajnie, ale może nie. A jeszcze wcześniej, tego już możecie nie pamiętać, w zależności od tego, ile Ile już lat krążycie po tym świecie i z iloma końcami świata się spotkaliście? To była panika na rok 2000, że rok 2000 się zbliża i że właściwie nawet to nie brzmi, że miał być koniec świata, ale to miało być tak, że nas zsunie do jakichś ciemnych, wiek, ciem, ciemnego wieku, że właściwie już nie będzie elektryczności, komputerów i tego wszystkiego, ponieważ że na dobrą sprawę były takie informacje, że właściwie komputera nie można zostawić na noc włączonego w Sylwestra, bo może wybuchnąć albo coś tam. To były poważne rozmowy, to się ludzie spotykali w telewizji, dyskutowali o rany, ale czy na dobrą sprawę to wszystko jest przygotowane? Czy Windows wie, że właściwie po 1999 nastąpi rok 2000? A może nie wie? I co wtedy? I że właściwie wszystkie bazy dane się wyczyszczą, że w ogóle będzie wariactwo jakieś, że, że konta bankowe zanikną, no i się nic nie zadziało. A pamiętam tylko tyle, że właśnie wtedy odradzano spędzanie y, Sylwestra przed, y, y, przed komputerem. To jeszcze wtedy odradzano, wtedy to jeszcze nie był standard. Ale jak mówię, no, nie skończyło się to jakoś tak specjalnie dziwnie. Co roku zresztą właściwie różnego rodzaju tabloidy, różnego rodzaju jakieś tam tego typu jakieś tam pisemka, niepisemka, czasopisma, lub portale internetowe wieszczą to już teraz, to już w tym roku 2017, 16, 15, 2013, 14, patrzyłam sobie w internety, strasznie tego dużo. Właściwie cały czas już mówili, że już praktycznie za 3 miesiące, to już, to już, to już na pewno, to już na pewno, bo ktoś już popatrzył na różne proroctwa. Pododawał, podejmował, pomnożył, podzielił i właściwie to już teraz. To, to jest taki moment jak jest sezon ogórkowy, wiadomo, wakacje, wyborów jeszcze nie ma, właściwie do, do Sejmu czy do Senatu nikt nie przychodzi, nie ustawa żadnych ustaw, wszystkie celebrytki są na wakacjach, właściwie nic się nie dzieje, to się wyciąga te wszystkie przepowiednie i mówi się, to już koniec świata. Tak, żeby po prostu ludzi troszeczkę zdenerwować i żeby sprzedać więcej egzemplarzy różnych, różnego rodzaju periodyków. Jak proroctwa, to prorocy, Którzy są oczywiście cytowani, omawiani i międleni cały, cały, cały czas. I dzisiaj właśnie pogadamy o prorokach. Porozmawiamy sobie o paru z nich. Oczywiście to jest materiał, tylko właśnie taki luźny, bo to popkultura, więc ja tutaj się nie będę jakoś specjalnie zagłębiać w życiorysy, albo na przykład e, demitologizować różnego rodzaju opcji, które na, jego temat, na ich temat są. Tylko sobie tak na luźno popogadamy na ten temat, co mniej więcej w trawie piszczy, jak to mniej więcej są przedstawiani, w różnego rodzaju tam pismach cytowani, itd. itd. Więc tym razem po prostu tak bardziej na wesoło, jak mówię, na wesoło. Więc zacznijmy od tych proroków. Ja mówię paru. Z ich wizjami końca świata. Na wizjach końca świata się skupiamy cały czas. Odcinków jest oczywiście więcej. Jest całkiem spora gromadka. I, i, I można tych odcinków takich o końcu świata to robić w nieskończoność. Ale wybrałam Wam chyba takich najważniejszych. I takich najśmieszniejszych. Hi hi, 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 Żeby po prostu można było się pośmiać. Więc na samym początku mamy Nostradamusa. Nostradamusa, czyli chyba najsłynniejszego proroka, cytowanego cały czas, żeby po prostu ktoś już stwierdził, że właściwie on już tu teraz, tutaj już się prawie już przewidział, to już wszystko wie. Więc to jest taki pan, on się urodził w 14 lub 21 grudnia, dokładnie nie wiemy, nawet horoskopu nie możemy postawić, 1503 roku, więc całkiem dawno temu, mówiąc szczerze, on i jako Mike Michel de Nostradam. No, i sobie tam żył. Jak miał chyba 14 lat, czy coś koło tego, on zaczął um, chodzić do takiej szkoły w Awinionie, um, prowadzonej przez duchownych. Tam swoją dzielną, proroczą piersią bronił, um, bronił Kopernika, bo mówił, że po prostu, że i, i tego jego kręciołka, że to się Ziemia kręci wokół słońca, nieodwrotnie. I tam chyba nie byli specjalnie z niego zadowoleni. Nawet były takie informacje kiedyś, że go chyba z tej szkoły wywalili, ale nie wiem, czy to jest prawda, bo tam właściwie na temat jego życiorysu to, to nie mamy takich jakichś wielkich możliwości dotarcia, bo stron na Facebooka nie miał. Na na Instagram nic nie wrzucał i właściwie niewiele o nim tak naprawdę wiadomo, tak, żeby to zweryfikować. Przypisuje mu się bardzo dużo różnego rodzaju przepowiedni, że się sprawdziły. O tym za chwilę powiemy, dlaczego tak, 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 się, tak, się, tak, się, tak się sądzi, ale że przewidział i Hitlera, i pierwszą wojnę, i drugą wojnę, i w ogóle różne rzeczy, i oczywiście World Trade Center, bo zawsze bo po prostu to musi występować jako nadrzędna informacja. On, sobie, on pisał te swoje, te swoje różnego rodzaju przepowiednie w centu, jako centurię. To takie, tam, takie wierszyki, takie czterowersowe były, różnego rodzaju. I one są takie bardzo tajemne, takie tajne przezpołówne, czyli na przykład, jeżeli słońce zerze po prostu w ascendencie Wenus, kiedy nadejdzie po prostu zwrotnik panny, to wtedy na przykład trzy świnie pojadą na żółwię po to, żeby zobaczyć wystającą z wód wieżę. I sobie myśleć, co to co znaczy. To znaczy, oczywiście, można sobie patrzeć w jazdy i tak ustalać, że tam astrologicznie to niby coś tam, że tak planety to tak stoją, to być może to coś znaczy, ale właściwie to bardzo ciężko. I z tego tytułu, po prostu jego, jego przepowiednie są interpretowane bardzo po czasie, więc właściwie są kompletnie nieprzydatne, bo przepowiednia ma wtedy sens, jak możemy ją zinterpretować przed czasem, żeby coś z niej wyciągnąć, a po czasie to już jest, wszyscy są mądrzy praktycznie. W dodatku te jego centurie to jeszcze. Ja pamiętam, taką, ja pamiętam taką historię, jak ktoś bardzo się zna na się, to proszę mnie poprawić, ale wiem, że była taka kontrowersja, że tam ludzie mu zarzucali, że część z tych jego centurii, tych jego, tych jego opowieści, dziwnej treści, to właściwie były wydane po jego śmierci, że niby ktoś się znalazł, że właściwie tak naprawdę to nie wiadomo, czy on to napisał, czy to jest autentyczne, czy to... i tak dalej, i tak dalej. W ogóle sporo ludzi uważa, że jest oszustwo, to jest to, oszustichosztapler, to, to żeby było jasne. On tam ale nawet stawiał, pamiętam, że on stawiał horoskopy i te horoskopy też się jakoś tak średnio sprawdzały. Um, w każdym razie yy, yy, w swoim życiu sporo przeszedł. Um, no, nie wszystko przewidział to, co mu się miało w życiu spotkać, ale jakoś tak na no, jakoś sporo przeszedł. No, i w końcu, że tak powiem, miał dom, rodzinę i tam sobie na przykład tam siedział w tym domu i, i patrzył w gwiazdy. I patrzył w gwiazdy i w tych gwiazdach wyczajał przyszłość. Jak on to robił dokładnie, nie wiadomo, bo on się nie podzielił tą informacją, czy tylko patrzył, miał natchnienie, patrzył i miał natchnienie, czy tylko po prostu miał jakiś tajny sposób po prostu mnożenia, dzielenia, odejmowania i rysowania kwadrecików oraz hipopotamu, tak tam mniej więcej. W każdym razie, no. no, no Napisał tam różne wizje. No, widzę tam gwiazda, coś tam, i ja wam powiem, co tam kiedy będzie. Ale dojdźmy do tej wizji świata, bo to był wstęp, Nostradamus. Wizja świata rada Musa jest bardzo standardowa, czyli po prostu będzie wielka wojna i ta wielka wojna sprawi, że po prostu wszyscy umrzemy. Um, jak tą wielką wojnę opisuje, to, to ona jest taka, no tak ogólnie rzecz biorąc, to, to na jego możliwości, tak? Bo wielkich to on nie miał, żeby mieć jakąś wielką wyobraźnię. Um, mianowicie, no przede wszystkim mówi, że niebo pociemniej od włóczni. No jeżeli niebo pociemniej od włóczni, bo się cofniemy do, 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 do jakiegoś tam poziomu kamienia łupanego, albo, jak ludzie interpretują, że to będzie, że niebo pociemniej od rakie, więc pod uwagę, ile kosztuje rakiety, to strasznie kosztowny ten koniec świata musi być. Zacznie się to od Stanów Zjednoczonych i później przejdzie na cały świat. I ogólnie rzecz ujmując, będzie słabo po prostu. Będzie bardziej, będziemy się cały czas tłuc, to trochę potrwa, a, na, a tą całą wojnę w ogóle rozpęta Antychryst. I ten Antychryst to jest taki poważny Antychryst, bo Nostradamus, no to się tak właściwie nie ograniczał. On widział trzech Antychrystów, nie żeby tylko jeden, nie? tylko do trzech razy sztuka, ale ten to przyjdzie właśnie jak ta wojna będzie i te włócznie i te wszystkie rakiety i tak dalej, to będzie ten jeden najprawdziwszy. Bo tam poprzednie to tam były takie, to takie, to takie małe muchomorki, to się tak mało liczą. Pierwszym antychrystem według Nostradamusa był Napoleon, zresztą uświetniony w hymnie polskim, a drugim, a drugim antychrystem był Hitler. Stalin właściwie dla niego nie był antychryst. No, ogólnie, rzecz mówiąc nieistotne. Hitler, na przykład, według na według na według to nic nie można powiedzieć, bo on już dawno nie żył, jak, jak ci ludzie się na, na świecie pojawili. Ale no, według tych ludzi, którzy zaczytują się w jego przepowiedniach, stwierdzają, że po prostu takie właśnie tych właśnie, tych właśnie osobników on yy, według tych swoich zapisków yy, interpretował jako antychrystów. Dobra, Wielka wojna, wielka wojna potrwa 27 lat, to właśnie antychryst to tam to wszystko rozpropaguje, że a to, to rzućmy się sobie do gardeł, to będą straszne lata w historii Ziemi, takie najstraszliwsze, straszne, straszne, że uhu, uhu. Um, I yy, na dobrą sprawę spotkam się z takim opisem. W internetach zaznaczam, że yy, będzie wyglądać to w ten sposób, że będzie to palenie domostw, domostw rabowanie i w ogóle ruina. A, no, czyli w sumie opisane jest takie trochę życie w wielkim mieście, nie? A w każdym większym mieście już w tym momencie, niestety, ale rozumiem, że skala będzie trochę inna, więc po prostu no, naprawdę będzie smutno. Um, Na no, pewnie internetu też nie będzie. O internecie nic pan do no, Stradamus nie wspomniał, co za nieszczęście. A do tego pewnie i tak za gaz i za prąd dalej trzeba będzie płacić jak za życie. Bo pro wojna, nie wojna, 27 lat i tak i tak. PGNG zapukały po prostu, a pani zapłaciła za, za gaz? Nie, to to odsetki, odsetki. W każdym razie, kiedy to nastąpi? No, nie wiadomo, bo y, na samym początku wszyscy mówili, że w 1999, ale coś nie pykło. Y, później mówili, że właśnie 2012, 2013, 2014. W tym momencie y, jakieś tam tabloidy pokazują, że to będzie 2020, więc robię sobie jakiś taki mały rozbieg, żeby co, dzień, żeby co roku się nie, y, nie poprawiać. Ale to, y, to tylko tyle. Dobra, mieliśmy, mieliśmy pana Nostradamusa, przechodzimy do takiego pana, którego, o którym prawdopodobnie większość z Was uczyła się w szkole, czyli pana Newtona. Coś wam, coś wam bzyka? Coś Was kojarzy? Jabłko, fizyka, dynamika. Ten pan, um, on się urodził w 1642 roku i ogólnie rzecz biorąc tam wielkim naukowcem był. Ogólnie zauważył, że po prostu jabłko, która, która idzie tam z drzewa spada, to, to, to spada na ziemię. To było odkrycie, znaczy tak upraszczając oczywiście. I w wolnych chwilach zajmował się okultystyką i alchemią. Taki Dumbledore prawdziwy, w sumie. Znaczy, no to mniej więcej czary, mary, hokus pokus, wszyscy umrzemy. I uważał, że kiedyś to była nauka. On miał takie przeświadczenie, że kiedyś, dawno temu to była nauka, że ludzie byli inteligentni, że byli zdolni, że w ogóle wszystko potrafili, że w ogóle się interesowali światem, a teraz, w tym XVII wieku, to tylko ignorancja i patologia, po prostu nikt nie docenia prawdziwej sztuki nieprawdziwego i prawdziwego intelektu, więc widzimy, że pewne, pewne schematy i pewien sposób myślenia i oceniania rzeczywistości są przekazywane Znane z pokolenia na pokolenie, od uhu, 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 kiedyś było lepiej. Um, w każdym razie pan Newton, w momencie, kiedy nie spadały na niego jabłka, oraz nie zastanawiał się po prostu, jak jedna siła działa na drugą siłę, żeby trzecia siła jednak nie działała, bo albo zgłupiała, albo zgłupili ludzie, którzy się tego uczą, to w takim wypadku on łamał sobie kod Biblii. To jest taka idea, prawdopodobnie gdzieś tam to znacie, z jakiejś tam literatury mniej lub bardziej fantastycznej, że. Że w Biblii jest zawarty kod, i ten tajny kod, po prostu jak się rozszyfruje, to się wtedy będzie wiedziało po prostu różne takie straszne rzeczy, których byśmy normalnie nie wiedzieli. To znaczy, są Biblią, to powiem wam tak. Ja z Biblią mam y, y, takie doświadczenie, że y, 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 ja o Biblii dużo czytałam, y, 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 robiłam dość dużo y, zajęć na studiach na temat Biblii. Y, y, jak się doczytamy po prostu takich różnych informacji właśnie na temat tej świętej księgi, abstrahując od faktu, o, o, nie mówię teraz o jej świętości, tylko z takiego sekularnego punktu widzenia, um, i po prostu dojdziemy do takiego momentu, że właśnie Biblia pisana, została pisana samymi spółgłoskami, bo samogłoski pochodzą od szatana i właściwie, że tak na dobosławie z tłumaczeniem był czasami problem, bo, bo Septuaginta, bo Vulgata i tak dalej, i tak dalej, to po prostu zaczynają nam się robić takie coraz większe i większe oczy, bo nawet nie, nie, czasami nie znamy historii. Biblii. No ale to nie wiem, czy Newton miała tu jakieś pojęcie, czy nie. W każdym razie siedział i tam rozkminiał i próbował rozczytać wymiary świątyni Salomona z Biblii. Wydaje się to takim głupim zajęciem, ale powiem Wam szczerze, że właśnie na jednym z kolokwiów do dzisiaj pamiętam wymiary arki przymierza, bo właśnie takie rzeczy na, na humanistycznych studiach można spotkać, że właśnie arka przymierza, pamiętam, że miała 2,5 stopy na 1,5 stopy. Więc może by się i doszukał tej świątyni Salomona, nie wiem, czy mu to wyszło, czy nie. Um, czy tam chciał semafora znaleźć, czy coś. W każdym razie wyczytał, że koniec świata będzie w 2060 roku. Znaczy tak, może tak, na pewno nie wcześniej. Może trochę później, ale mniej więcej 2060, to te, wtedy po, należy się zacząć martwić. Jak on to wyliczył? Coś sobie dodał, coś sobie odjął, coś tam jabłko spadło i coś tam mu wyszło. Ja nie wiem za bardzo, jak on to zrobił. To znaczy, no są jakieś tam informacje, jakieś tam dedukcje, skąd on to wyciągnął, ale czy to, czy to ma jakiś tam większy sens czy nie. No w każdym razie Biblia jest odpowiedzią na wszystko. Jak ten świat ma wyglądać? No prawdopodobnie obraz Apokalipsy, mówmy się. Do Apokalipsy zresztą zaraz dojdziemy. A yy, no tylko tyle, ten cytat jest przytaczany, który, 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 który Newton podnosił, że z nieba zstąpi nowy Jeruzalem, Bóg zejdzie wtedy do ludzi i otrzyje buzy. No i tak to poznamy mniej więcej, tak, tak mniej więcej świat skończy, um, czyli po prostu tutaj mamy, tutaj mamy po prostu chrześcijaństwo, w to wchodzi i po prostu święta księga Biblii. Um, jeżeli chodzi o apokalipsę, to ja tak, apokalipsy to ja Wam specjalnie nie omówię, bo apokalipsy to jest, to jest bardzo, apokalipsa to jest naprawdę bardzo ciekawy temat i to jest temat na inny odcinek. I to jest fantastyczny kawałek literatury. Naprawdę niesamowity kawałek literatury. Się to się niesamowicie czyta. Tylko trzeba mieć po prostu z takim, z takim podejściem, żeby, żeby się ani nie przerazić. Ani, yy, ani nie dostać histerii, jak się to czyta, bo tak sobie myślimy, że orane zaraz, jakieś tam miejsce apokalipsy, jakaś tam yy, niewolnica babilońska i inne tam atrakcje, zaraz nam, zaraz nam wejdą, ze, z, wejdą po prostu drzwiami oknami. Yy, natomiast yy, no tam jest rzeczywiście dość mocno opisane, właśnie w różnych tam opcjach, co tam się zadzieje, że tu trąbka, a tu pieczęć, a tu to właśnie ktoś wyjedzie, a tu coś tam, a to coś tam, więc jak ktoś ma jakąś straszną ochotę poczytać sobie różnego rodzaju, właśnie wizję końca świata, a z Biblią nie jest zapad, brat, to polecam sobie apokalipsę. Yy, yy, yy. Dobra, jeżeli właśnie wchodzimy w takie y, tematy chrześcijańskie. To mówimy, musimy się wspomnieć o świadkach Jehowy, świadkowie Jehowy. To na dobrą sprawę oni przez jakiś czas mieli, mieli w zwyczaju predestynować, kiedy ten koniec świata nastąpi. Mieli jakąś tam datę ustaloną i mówili, że tam wtedy to już na pewno wtedy, no ale wiadomo, że im się to rozjeżdżało z rzeczywistością, no bo po prostu te daty jakoś tak nie sprawdzały za bardzo. No i oni ogólnie rzecz ujmując twierdzą, że świat, świat się skończy całkiem niedługo, ogólnie rzecz ujmując, ale. Ze względu na PR i na wizerunek, bo to upadało trochę, bo trzeba było cały czas się gryźć w język i mówić, no nie wyszło. No, no to przestają, przestali to opublikować. Ale tam jakąś informację mają, że to już niedługo, niedługo, że już prawie. Ale nie powiedzą kiedy. Jak mówimy, jak przechodzimy świadkowie chowy. No, to są różnego rodzaju sekty, oczywiście. I te sekty po prostu co jakiś czas. Znaczy, teraz to już jest teraz już trochę mniej, ale lata 70., 80. nawet, to wtedy był wysyp tych sekt. Już nawet najsłynniejsza to jest Jonestown, o której przygotowuje kryminalnie, więc proszę się nie denerwować. To tylko takie wspomnianie na, na, w miarę delikatnych dowcipów. W każdym razie, no, bardzo często to wyglądało tak, że oni twierdzili, że o, zbliża się Armagedon, zbliża się koniec świata, więc się zabijmy. Um, i popełniali samobójstwa, czasami tak popełniali takie samobójstwa, takie wspomagane, że ktoś im pomagał popełniać samobójstwa, to też były takie niestety opcje. E, no i ten świat im się skończył w sumie, bo dla nich to był rzeczywiście koniec świata, no bo, bo, bo już mali, e, natomiast co ma to do rzeczy? Że dlaczego to po prostu trzeba było popełnić samobójstwo, bo bo idzie koniec świata? Czy to miało stwórcy ułatwić jakoś zadanie, to co, co, oni, co oni wierzyli? Bo nam, niektórzy wierzyli w UFO, że po nich przyleci, że coś tam, żeby żeby się tam nie męczyli, ci co tam mają przetransportować, czy, czy co w ogóle, do czego to miało służyć, to nie wiem. No ale no, taki, miał, taki, miał, taki mieli plan, żeby ułatwić po prostu, żeby, żeby tam uforutki, czy ktokolwiek tam po, nie, po nich ma przybyć, stwierdzili, że nie będą się, żeby, żeby się nie męczyły, nie zabijały własnoręcznie, no to się utrójmy. No ale to mówię, tych sekt jest sporo yy, i to jest w ogóle fascynująca lektura. Są ludzie, którzy właściwie spędzają życie tylko właśnie na, omawia, na omawianiu tych sekt, do, 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 do czego dążyły, jakie tam były różne techniki manipulacji itd., itd., ale to już właściwie koniec świata to był właściwie tylko i straszakiem w tych sektach, a nie jakoś tak specjalnie yy, nacechowane żeby po prostu był jakoś tam konkretnie tam mówiono, że tam się dzieje, zadzieje to, to i to, i to, bo to chodziło o to, żeby ludzi trzymać w szachu, a nie żeby tam naprawdę wyróżnić, że to się ziemia skończy. A teraz dochodzimy do mojego Ulubionego ym, proroka, mojego ulubionego, że tak powiem, takiego ciorowkejki, trochę takiej, a e, za troszeczkę więcej o tym powiem, czyli baba Wanga. Baba Wanga, która zdobyła niesamowitą popularność w internetach po prostu i cała lista przepowiedni w ogóle co się będzie działo, rok po roku jest publikowana wszędzie i z dużym ukontentowaniem cytowana. I ja mam troszeczkę to dzisiaj o tym opowiem. Jeżeli żeście nigdy wcześniej nie słyszeli o babie Wandze, to macie teraz okazję, jakiegoś tam bardzo ogólnie się, się dowiedzieć, e, tyle, że istniała, e, bo jak mówię, to nie jest e, materiał, e, odcinek Absolutnie biograficzny. W każdym razie jej przepowiednie to jest poezja. To jest czysta poezja. E, to jest, o, Rozpędziła się kobieta, była na tam rozpiskę zrobiła chyba do, dwu, do, do roku 5200, czy coś takiego, więc no, miała rozmach. Więc za szybko to się wszystko nie skończy, to proszę się nie obawiać. Jeżeli chodzi o samą historię baby Wagi, to ona się urodziła w 1911 roku no w dzisiejszej Bułgarii tak naprawdę. I była oślepła, ta młodo była i strogi wizji zaczęła doświadczać przez to, że była ślepa. A tam coś wyszło, gdzieś tam jakaś burza śnieżna była czy coś tam, jej tam oczy odpadły czy tam miała jakieś tam problemy, oślepła. I z tego tytułu po prostu miała różnego rodzaju opcje, że spotykała różnych ludzi, mówiła im po prostu co ich spotka w przyszłości. I oni do pewnego momentu pewnie uciekali z krzykiem, ale w pewnym momencie stwierdzili, jednak Kobita ma rację, więc się bardziej zainteresujmy. W każdym razie podobno nawet CIA się ibało, bo ona miała takie informacje, że mogła po prostu stwierdzić, po prostu tam na, na odległość, wyczytać, co oni tam mają w, w swoich dokumentach. A to, że CIA się jej bało, to akurat ta KGB, KGB tak twierdzi. A żyjemy w takich śmiesznych czasach, że z niewiadomych powodów nagle ludzie wierzą KGB. Cisza jest intencjonalna. A w każdym razie ta ślepa wieszczka informowała o przyszłości. Ona co jakiś czas, tam ktoś do niej przychodził. A to przychodził na niej car ługarski, a to komuniści. Tam. Co jakiś czas ktoś tam przychodził i ktoś tam od niej chciał. Ja nie wiem czy ona tych ludzi trollowała, czy im rzeczywiście była to, to ich przyszłość. Bo jeżeli mówiła, no to nie wyciągnęli z tego specjalnie jakichś wniosków. Albo źle mówiła może w ten sposób. Dlatego, że no wiemy, że to się jakoś tak specjalnie dla nich wszystkich dobrze nie skończyło. No ale no to, 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 to jest trochę trochę inny temat. No i w każdym razie ona sobie jakieś tam żyła, zmarła chyba w 1996 roku, do, do końca tam wieszczyła różne opcje. I jest taka lista przepowiedni rok po roku. Ja mam z tego najlepsze wyjątki, przeczytam. Oraz dodam swój mały, słodki komentarz. A od razu dodam, że ta cała lista, która krąży po internetach, jako przepowiednie Baby Wangi, podobno jest jednym wielkim fejkiem i to jest nieprawda. I to w ogóle ona tego nie mówiła, i ona i bardzo dużo ludzi wciskało jej w usta to, czego ona. że wciskało jej w usta zupełnie inne przepowiednie. Natomiast, no, jak mówię, no to jest odcinek luźny, więc po prostu mogę chyba sobie pozwolić na to, żeby skomentować to, co się dzieje w internetach. Dobra, co Baba Wanga mówiła o końcu świata? Zaczynamy od wojny, 2010 rok, trzecia wojna światowa, która rozpocznie się w listopadzie i zakończy w październiku 2014. E, chyba na coś się minęło, prawda? W każdym razie, no, nie zadziało się. Ma bawangania, w ogóle chyba jakąś tam skuteczność 60 czy 75%, więc tam proszę się nie przejmować. Te, te, te różne rzeczy, które będę teraz mówić, mogą się wzajemnie wykluczać. Ostrzegam. W 2011 w wyniku opaku, opadu radioaktywnego północna półkula Ziemi będzie niemal pozbawiona fauny i flory. A co? tym niemniej po prostu przez kolejne 3 lata jest tam prowadzona na tych terenach wojna. Nie wiadomo właściwie po co, biorąc pod uwagę, że to już pustynia. W 2014 roku większość ludzi na półkuli północnej zginie w wyniku raka. Innych chorób skóry spowodowanych napromieniowaniem i chemikaliami. Okej, okay, no trudno. W 2016 Europa całkowicie, w, prawie w całości, wyludniona czyli, mówię, pustynia, byliśmy, się byliśmy i po prostu nie został kamień na kamieniu. Przy okazji, Chiny zauważy, zauważają, że coś się złego dzieje na świecie, budzą się, przeciągają się, i w 2018 roku Chiny stają się światową potęgą. No, bo w sumie już za bardzo nikogo innego nie ma, więc to chyba tak walkowerem po prostu rozumiem, że Baba Wanga twierdzi, że my im oddamy Chinom e, 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 prym. Chociaż z drugiej strony, nawet biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, to nawet nie specjalnie musimy, ale nie wiem, czy akurat to przewidziała. E, następna opcja już jest, już jest o wiele ciekawsza, bo to jakaś geopolityka, jakaś wojna to się nie zdarzyło, to bez sensu. 2028 rok zostanie wynalezione nowe źródło energii, panuje gwód, zostaje wysłany załogowy statek na Wenus. To znaczy, że ludzie, którzy siedzą w tym statku na Wenus, który trochę leci, rozumiem, że żrą y, y, obudowę silnika. Bo są głodni. Z drugiej strony, to nowe źródło energii powoduje to, że jest głód. To po co energia? W 2043 Europa i świat zaczyna się ekonomicznie odradzać. Europa w większości muzułmańska. No, nie wiem za bardzo, jak się odradza, właściwie od kogo się odradza, bo tam rozumiem, że wszyscy zginęli. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tam nikogo nie było, tylko po prostu wiatr hulał po polach i właściwie był, była porażka. Więc no, jest to dość ciekawa koncepcja. W 2046 Każdy ludzki organ może być stworzony od podstaw. Transplantacja organów staje się najbardziej efektywną metodą leczenia. Um, no dobra, okej, okay. no, trochę późno, ale no niech będzie. W 2066 podczas ataku na muzułmański Rzym Stany Zjednoczone użyją nowego typu broni, broń klimatyczna. Konsekwencją jej działania jest całkowite ochłodzenie klimatu na terytorium wroga czyli innymi słowy, zamrożą bazylikę świętego Piotra razem z tymi muzułmanami na tej pustyni, która została spustoszona już przez 15 rodzajów różnych wojen itd., itd. A i tak wszyscy są głodni, a ci co nie są głodni, polecieli na Wenus. Nadążamy, prawda? Z tego wszystkiego, ponieważ właściwie zamrozili właśnie tę Europę i muzułmański Rzym, i tak dalej, i tak dalej. Z tego wszystkiego, co się dzieje, w 2076 bezklasowe społeczeństwo. Dopiero wtedy nie wiem, czy to po prostu ma jedno, jedno z drugiego wynika, czy, 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 czy nie. 2084. Natura wraca do życia po wojnie nuklearnej. Eee, no wydaje mi się, że wróciła chyba trochę wcześniej, skoro tam, by, skoro tam byli jakieś ludzie, nie? No ale dobra, niech będzie natura, trawka rośnie. 2088 roku. Pojawia się nowa choroba, ludzie starzeją się w ciągu chwili. Rzeczywiście przerażające, rozumiem, że od razu za chwilę pomyślicie sobie, aha, to jest ten koniec świata, ale nie. Dlatego, że w 2097 ludzie znajdują lekarstwo na wyżej wymienioną chorobę. Co trochę się nie trzyma kupy, bo albo ta choroba się słabo rozprzestrzeniała i trafiała tylko jakieś tam pojedyncze jednostki, albo ta chwila to była strasznie długa chwila, jakieś 9 lat, że ci ludzie zdążyli na dobrą sprawę wynaleźć tą szczepionkę, lekarstwo czy cokolwiek tam. No ale jeżeli myśleliście, że będzie pięknie, to już za chwilę znowu się zacznie grymasić. Jak mówię, to będzie leciało do, do, do roku 5000. Tylko ja wybrałam sobie takie, jakieś tam, takie najbardziej sensowne, najbardziej śmieszne fragmenty. Ominęłam jakieś tam tworzenie podwójnego słońca, jakichś innych rzeczy, bo to już w ogóle nie miało sensu. W każdym razie, w 2111, ludzie są, są w stanie łączyć elektronikę i ludzki organizm powstający borgi. No, okej, okay, dobra. No, niech będzie jej po prostu. No, że dopiero wtedy. mi się wydaje, że to już się właściwie dzieje, ale niech, nie, niech będzie, że to jeszcze musimy 100 lat poczekać. Z tego wszystkiego rozumiem, że po prostu ludzie stają się cyborgami, a co robi na to natura? Haha, ha! w 2167, 2164 roku zwierzęta zmieniają się w pół ludzi. Czyli ludzie dostają ogonów, czy zwierzęta umieją mówić. Mm, szkoda, już dopiero wtedy, bo pogadałam sobie ze swoim kotem, zastanawiałam się, do czego cały czas miałczy. W 2167 powstaje nowy system religijny, który obejmie całą Ziemię. Czyli ogólnie rzecz ujmując, znowu ujednolicamy ten temat. Ogólnie rzecz ujmując, to właściwie te, tej Ziemi to już się tyle powybijało w ciągu ostatnich 150 lat, biorąc pod uwagę jej rację. Część jeszcze wyleciała gdzieś tam na Wenus, więc właściwie to tam specjalnie dużo do oglądania nie ma. No ale jak to jest z tymi religiami? nieby wszystko pięknie, wychodzi jak zwykle. I w 2070, 2170, więc właściwie trzy lata później, następuje wielka susza. A więc ta religia jakoś tam specjalnie tam za dobrze nam nie zrobiła. Z tego wszystkiego, z tego tytułu, że jest susza i w ogóle jest, jest tak sobie, 2183 rok jest kolonia na Marsie, która staje się jądrowym morcarstwem i domaga się niepodległości od Ziemi. Kogo obchodzi w ogóle, co się będzie działo z kolonią na Marsie? Chyba specjalnie nikogo. 2187. Dwie ogromne erupcje wulkanów zostały powstrzymane w ostatniej chwili, zapobiegając tragedii. Naprawdę, tym się mamy przejmować? Opad radioaktywny, w ogóle nikogo tam nie ma, zwierzęta mówią, ludzie mają ogony a, i są na półce borgami i jakieś takie inne dramaty. Wulkan. No dobrze, to ta, ta technologia, my się już nie starzejemy w jednej chwili, bo wysłamy tam sądy, to nie potrafimy tego garnąć. Ach, gdzie te priorytety? 2196. Rasy azjatyckie i europejskie zostają kompletnie wymieszane. To znaczy nie wiem za bardzo, kto jest wymieszany, bo na, z, z Europy kamień na kamieniu nie pozostał i rozumiem, że większość Europejczyków już dawno gryzie ziemię, a właściwie piach, a właściwie pył nuklearny. Więc rozumiem, może, że je chodzi o rasę kaukaską, nie mam zielonego pojęcia, ale to już tak powiem brzmi interesująco. Trochę sobie zaprzecza kobieta. I później jest jedna z moich ulubionych fragmentów. 2221 rok. Proszę zapamiętać tę datę. Proszę ją zapamiętać, po prostu odnotować sobie ją w kalendarzyku. W konsekwencji poszukiwań pozaziemskiego życia ludzie natrafiają na coś strasznego. Koniec przewodni. To będzie ciężki rok. Szale nie bawi mnie konkretność tego stwierdzenia. 2256. Zapomniany statek kosmiczny przenosi na ziemię nieznaną chorobę. Mówiłam dopiero co, żeśmy się wyleczyli, porobiliśmy sobie jakieś tam, jakieś tam sztuczne oka, sztuczne ucha, w ogóle cudawianki i po prostu zaraz przyszło jakieś nawe Ach, po prostu w kółku macieju to samo. Um, 2262 rok, planety stopniowo zmieniają swoje orbity, Mars jest bombardowany przez komety, co nas tak strasznie nie obchodzi z perspektywy tego wszystkiego. 2273, wszystkie rasy na Ziemi mieszają się, powstaje nowa. Rozumiem, że te, że te zwierzęta, które zmierzały się, zmierzały, zmieniały się w pół ludzi, też się mieszają. Czy to znowu, bo cały czas mówimy o tych Azjatami, e, w Azjatach i Europejczykach, którzy stworzyli nową rasę? Bo pani e, Baba Wanga ma, ma taką tendencję, że co chwilę pojawia się abonowa choroba, albo nowa rasa ludzka. No, jakoś tak po prostu lubię te tematy, wraca do nich, taki leitmotiv. Um, dobra, a co dalej? No bo tam stworza się nowa, nowa rasa. No dobra, i co z tego wynika? W 2279 roku ludzie odkrywają możliwość uzyskania energii z niczego. Trzeba się było wymierzać, żeby o tym wiedzieć. A w 2288 roku, skoro już mamy tą energię z niczego, czyli po prostu, po prostu dmuchniemy i usmaży nam się jajecznica, ludzie potrafią cofnąć się w czasie. Kontaktują się także z obcymi. Nie wiem za bardzo, jak to interpretować, czy trzeba się cofnąć w czasie, żeby skontaktować się z obcym, że oni sobie tam gdzieś na przykład siedzą, nie wiem, i z biurem podróży i taka, które po prostu oferuje podróż z prawdziwym motyzeuszem w tej nazad, czy po prostu dzięki temu, że spotkaliśmy się z obcymi, jesteśmy się w stanie cofnąć w czasie. Gdzie jest pierwsza? Jako czy kura? Ale to nie jest wyjaśnione. Mi się wydaje, że jak dożyjemy do 2288, to się dowiemy. 2299 jest mój absolutnie ulubiony fragment. W tym, w tym To jest mój ulubiony, ulubiony paragraf w tym wszystkim, bo wiedzieliście co się było, najpierw wojna była, później był wybuch nuklearty, później później właściwie Watykan został zamrożony, później jakaś był głód, później była nowa rasa ludzka, później jeszcze był na dobrą sprawę cała religia, która właściwie zmiotła wszystkie inne religie i była, i była tam główną, tak? Jakieś tam inne choroby, ludzie się starzeni umierali, psy tam szczekały, karawada idzie dalej. 2299 rok. We Francji masowe protesty przeciwko islamowi. Szybko! Szybko! Ktoś się obudził tak, o, 300 lat chyba za późno, bo to tak jakby tam już islamu nie ma, właściwie, a nie wiem czy Francja w ogóle istnieje, ale to tak nieważne, tak wręcz był taki malutki. 2299, trochę poczekaj, jeszcze było. 2302, więc chwilę trochę, trochę dalej, bo tam poprotestowali, poprotestowali, nic nie dało, a właściwie dało tyle, że nowe i nieznane prawa oraz sekrety wszechświata zostają wyjawione. Uwielbiam te fragmenty. W trend, miała kobieta taka, coś tam się będzie działo, ale nie wiem dokładnie co. A co to trollolol, powiem Wam mniej więcej, to, to, to będziecie się zastanawiać przez następne 50 lat. 2304, czyli właściwie dwa lata później, tajemnica księżyca zostaje odkryta. Martwiliśmy się Marsem, latamy na Wenus, w ogóle tutaj, tamto, wam to, ale na dobrą sprawę dopiero teraz spadliśmy na pomysł, że może jednak zauważyć co tam się dzieje tutaj najbliżej nas. Ach, priorytety ponownie, 2341, coś strasznego zbliża się do ziemi, bądź mądry pisz wierszy, szalenie konkretne, naprawdę jest napisane, coś strasznego zbliża się do ziemi, cokolwiek by to nie było, 30 lat później panuje wielki głód, ogólnie rzecz z tej wielki głód występuje dość często, nie wiem, czy to jest osobista obsesja baby Wangi, bo ona podobno, no dobra, no nie specjalnie widziała i ogólnie rzecz ujmując, taka była tam, widziała różne rzeczy, tak, ale z drugiej strony podobno bardzo dobrze gotowała. Podobno świetnie ciasteczka robiła. Więc, i, I w ogóle wypieki i tak dalej, i tak dalej. Więc ten, ten straszny wielki głód to po prostu mógł ją rzeczywiście przerażać. 2378 rok pojawia się nowa rasa ludzka. Po raz trzeci chyba się pojawia nowa rasa ludzka. Bo już myśmy się wszyscy zmieszali z psami, z kotami, z wielbłądami, z czymkolwiek tam, i właściwie w tym momencie jeszcze, jeszcze ktoś tam przychodzi. Nie wiem skąd. A, a ci obcy to właściwie nie wiem, to tak przy, przy, przychodzą, oni tylko tak odwiedzają. To takie, takie to tylko właśnie taki Erasmus międzygalaktyczny, czy, czy, czy co? Czy oni to jakoś się włączają w to życie? Ja nie wiem. Um, 3005 Data, która też straszliwie Was obchodzi. Prawdopodobnie macie zaplanowane już coś innego, jakieś pójście do kina albo coś. Odbędzie się wojna na Marsie. Tragedia, nie wiem jak to przeżyjemy. 3797 rok, więc właściwie 700 lat. No może niespokoju, bo trochę sam wycięłam. Tam były jakieś tam, że tam jakieś susze, nie susze. Do tego czasu zniknie życie na Ziemi. Jednak ludzkość będzie już na tyle rozwinięta, aby zorganizować życie na innych planetach. Czyli właściwie na dobrą sprawę najpierw zniknie życie, a później będziemy funkcjonować na innych planetach, to się trochę nie składa. Najpierw chyba trzeba założyć życie na innych planetach, a później zakończyć życie na Ziemi, bo później już tych planet nie ma kto kolonizować, przynajmniej taka jest moja logika. No ale w każdym razie, jakkolwiek by to nie było, zabieramy się za kolonizację kosmosu, co mi się wydaje, że jużśmy według tego tej rozpiski zrobili ze cztery razy, ale niech będzie. W każdym razie. W 3803 roku nowa planeta jest stopniowo zaludniana. Jaka to jest planeta, nie wiadomo. Alfa Centuria. Klimat nowej planety ma wpływ na ludzi i mutują. Czyli na dobrą sprawę, na przykład popatrz na babcie. Babcia to taki Oldschool, nie ma tylko trzy pary oczu i dwie u dwa uszy, a ja na przykład popatrz, na no, 18-18 świeżych białek um, i, i soczewek. I na dobrą sprawę popatrz na moje, na moje piękne nietoperze skrzydła. Nie wiem za bardzo jak mutują, ale właściwie ta mutacja to, to, jest, to też jest motyw przewodni. Um, w 3805 roku Wojna między ludźmi o surowce. Ponad połowę nie. nie za bardzo jest sprecyzowany czy surowców, czy ludzi, ale chodzi chyba bardziej o ludzi i nie wiem za bardzo, gdzie ta wojna się dzieje, bo rozumiem chyba, że cały czas na ziemi. Jeżeli tak na ziemi, to tam życie się już skończyło, więc nie wiem za bardzo, co ta wojna. Wojna trwa jednak 10 lat. To chyba właśnie ta, może była o kamienia i yy, daj kamienia i iść bo trawy znowu. E, więc tylko, tylko tyle. No sobie potrwała do 3815 roku. Domyślam się, że strasznie się tym przejmujecie. 3815 854. Rozwój cywilizacji praktycznie zatrzymuje się. Ludzie żyją stadami jak zwierzęta. Przed chwilą żeśmy kosmos kolonizowali. Um, no ale dobra. Okej. Okay. Może coś było w, tym, w, tej, w tej trawie, o którą żeśmy walczyli przez 10 lat. 3871 rok Nowy Prorok mówił ludziom o prawach, moralności i religii. Nie za bardzo wiadomo jak, no bo jak żyjemy jak zwierzęta, to, to jest pod znakiem zapytania, czy w ogóle cały czas posiadamy zdolność komunikowania się jakoś takiego werbalnego na takim poziomie, żeby rozmawiać o filozofii. No ale Nowy Prorok ma swoje sposoby. Czwany facet jest. 3874 rok Nowy Prorok zyskuje olbrzymie poparcie wśród ludzi. To, że możesz przestali żyć jak zwierzęta. Nie wiem. W każdym razie powstaje globalna religia. Po raz trzeci już chyba powstaje globalna religia. Yy, ale no, no, prorok ma siłę przebicia w każdym razie. Na tyle dużą, że już parę lat później 3878 rok. ludzie całkowicie zapominają o nauce, powierzając swoje życie prorokowi. No dobrze, no jakoś w czymś trzeba się w życiu kierować, a stado to nie zawsze, jakby stado potrafi wy, wy, wy wywieźć na manowce. Yy, tak sobie żyjemy, funkcjonujemy. I właściwie zapomnieliśmy o nauce, oddajemy się tylko medytacji, jakimś takim innym rzeczom ogólnie rzecz ujmując. I 4304 rok zastaje nas, nas z taką informacją, że zostaje wynalezione niezależne lekarstwo na każdą istniejącą chorobę. Jakim cudem, skoro żeśmy się wyrzekli nauki chwilę temu? Czy ta nauka jednak wróciła, że prorok stwierdził że jednak nie, możecie sobie bawić się w te próbówki? Ale wymyśliliśmy, to nam specjalnie nic nie da, bo jak znamy Babę Wangę, zaraz znowu coś przyleci z kosmosu i nazwanie w łeb, jak cegłówka, po prostu, czy, tam, czy cokolwiek innego. Um, 4308 rok. Dzięki mutacji ludzie są w stanie wykorzystać ponad 30% możliwości swoich mózgów. Wydawało mi się, że to jest mit i to już dawno zostało obalone. Um, uczucie zła i nienawiści przestaje istnieć, czyli rozumiem, że to jest jakaś taka globalna lobotomia po prostu, wywalanie uczuć jakichś takich wyższych bardziej czy wyższych, no. nie że z nawet się to złoczycie wyższe, ale w jakimś stopniu po prostu odczuwanie jakichś takich emocji, że, że tylko sobie skalę ucinamy, czy, 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 czy w ogóle przestajemy, uczuwać, yy, przestajemy odczuwać jakieś takie głębokie emocje? To jest pytanie, bo jak mówię, że to, bo to tak może tak yy, to może niespecjalnie w praktyce dobrze wyglądać. No, to tylko tak na, na piśmie, ładnie, a później się okaże, że po prostu pół mózgu ci wyrzucają szczaszki. 4509 rok, ludzie osiągają rozwój na tyle wysoki, by móc rozmawiać z czymś, co my nazywamy Bogiem. Pozostawiam to bez komentarza, bo właściwie nie wiadomo, z której religii już Bogiem. Tak naprawdę. 4599 rok, ludzie osiągają nieśmiertelność. Oczywiście, pod koniec całej historii ludzkości musimy osiągnąć nieśmiertelność, bo długo się nie pożyjemy. Długo nie, nie, nie pożyjemy, bo już mówiłam, że to za 5000 coś tam yy, się, się świat kończy. Więc wtedy dopiero, nie? Skubaństwo straszne. Skubaństwo. Że właściwie, u, już nie musimy umierać, ale i tak po prostu tak wszyscy umrzemy, um, i tak wszyscy zginiemy. Nie ma się, nie ma się co cieszyć. Um, w każdym razie, e, dobra, 1400, znaczy, przepraszam, w, 400, w 4674 roku rozwój cywilizacji osiągnął swój szczyt. Przefiążyliśmy żyliśmy tak zwierzęta, a teraz osiągamy szczyty. 5076 zostaje odkryta granica wszechświata. Co za nią nikt nie wie? Bardzo głębokie stwierdzenie, przypomina mi się po prostu plansza, jak się grało na przykład takie stare strategie, jakieś Age of Empires czy coś tam i tam się pływało sateczkami się to odkrywało tą mapę i w pewnym momencie dopływało się do rogu mapy, się tylko widziało taki kwadrat smutny, nie można było poza, poza to wypłynąć. To tak mi się właśnie zwizualizowało odkrycie granicy wszechświata. W 5078 roku zostaje podjęta decyzja o przekroczeniu granicy wszechświata, mimo że 40% populacji jest przeciwko. Zastanawiam się, na jakim poziomie będzie robione to referendum, czy ono będzie międzygalaktyczne, czy tylko między mieszkańcami ziemi, a może być może będzie jakiś zupełnie inny system zarządzania yy, zasobami ludzkimi. Chciałbym, żeby po prostu baba wanga rozwinęła, albo baba wanga już nie rozwinie, bo nie żyje. W każdym razie 5079 rok następuje coś, co waga określa mianem końca świata, czyli nie, przekroczymy granicę wszechświata i skąd czy nam się wszystko? Tak wygląda życie, życie na, na najbliższe kilka tysięcy lat. Wiem, że strasznie się przejęliście, szczególnie tą, tym referendum, bo to niejasne nie zasady. Wprawdzie to 50, 5078 rok, ale zawsze coś trzeba się przygotować na takie różnego rodzaju nadchodzące efekty. No, no pani się już pomyliła parokrotnie. Nawet tam ludzie kombinowali, że może ta data zła, może coś tam, może taki kalendarz, może jakiś kalendarz, ale jakikolwiek by kalendarz nie ująć, to mimo wszystko no, ta trzecia wojna światowa jakoś specjalnie nie, tak jak ona opisała, nie wybuchła. Więc to była babawanga. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ale jeszcze nie kończymy, nie kończymy, proszę się nie obawiać. Natomiast tylko tyle powiem, że jeżeli ktoś chciałby przeczytać tak bardziej szczegółowo, bo nam mówię, prawie rok po roku leci. Tylko takie naj, naj najszczęstszyą kąski wybrałam, um, to można to znaleźć w internetach. W źródła, w źródła są także podaje, tak żebyście nie musieli googlować, nie musieli szukać, możecie sobie tam kliknąć i tam już wszystko obawy radzę się, dowiecie. Dobra, ostatni z tych proroków, o których dla Was mam, bo to, taka, bo to taki, taki, też taki pan, który w internetach ostatnio furoro robi, to jest John Leary. To Jest taki pan, który był chemikiem, pracował w zakładach kodaka czy coś w, w stanie nowy Jork. I w 1993 roku, o ile mnie pamięć, się wyźli, podczas pielgrzymki do Madżugoru go natchnęło. Tam go natchnęło i od tamtego czasu regularnie go tchnie, i za jakiś czas ma jakieś wizje, takie powiedziałabym nawet dość w miarę konkretne. Czyli po prostu taki. taki dostaje taką aktualizację, co gdzie, co kiedy. I to jest ten pan, który, który, który jest z chipów. Czyli po prostu, że, te, że ludzie będą zacipowani i chipy to jest nag bestii. I w takim wypadku po prostu to, to, to znaczy, że są karty kredytowe na chip, a później ludzie będą mieć wszczepione, i właśnie po prostu to będzie koniec świata, jak będą te chipy, tak w na największym skrócie. Co ciekawsze, bo po prostu w momencie, jak się wejdzie na przykład na jego stronę, bo on oczywiście sprzedaje książki, seminaria i dalej, dalej, zastanawiam się, czy ma coś przeciwko, żeby na przykład taką kartą z chipem, z chipem zapłacić za jego książkę. Bo to w takim wypadku taka lekka hipokryzja. Ale nie wiem, jak się za to płaci, bo jakoś nie sięgałam po, tą, po, tego, po tego typu publikacje. Natomiast to, to jest ten pan, co właśnie mówi, że, że chipy to, 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 znak, to znak bestii. 666. I to straszne, i to niedobrze. Koniec świata on opisuje tylko tyle, że pojawi się znak świetlistego krzyża. Że wstaniesz rano, podejdziesz do okna, zobaczysz świetlisty znak krzyża, gdzieś tam, właśnie, w, gdzieś tam, tam na niebie, i po prostu wszyscy to będzie widoczne z każdego zakątka świata. I w takim wypadku tak się właśnie zacznie Apokalipsa. To jest ten też pan, który właśnie zbudował teorię antypapieża. Jakby ktoś się zastanawiał, skąd różnego rodzaju teorie spiskowe się pojawiają, to właśnie to, te, to ten pan. Jeżeli chodzi o historię teorii spiskowych, to już niedługo na kanale pojawi się w ogóle cały taki, cała taka miniseria na ten temat. Więc, jakby kogoś interesowało, skąd się wzięli reptylianie i inne takie atrakcje, to będę to omawiać, ale już na mniej wesoło. To znaczy, o tyle, o ile się da. Natomiast po prostu już takimi bardziej przeszukanymi faktami no i jeżeli chodzi o Pana Lirego to, to mówi że po nastąpi koniec świata ale ten koniec świata to na pewno nie będzie koniec świata bo po, po końcu świata nastąpi tysiąc lat szczęśliwości, gdzie wszyscy będziemy mili, kochani, wspaniali i zostaniemy wszyscy wegetarianami, więc jak ktoś po prostu nie chce zostać wegetarianem albo po prostu strasznie lubi kabanosy, no to w takim wypadku ten koniec świata i ta, ta, ta całkowita szczęśliwość może wydać mu się mało nalucząca i tyle by było w tym temacie jest wielu innych proroków, dajcie znać czy, czy, czy macie jakąś ochotę na kontynuację Możemy sobie zrobić takie koniec świata numer dwa na wesoło, jak macie ochotę. Tego jest sporo naprawdę, naprawdę tego jest, tego jest odgroma. Yy, I co się zwiedza z jakiejś strony, sprawdza się też różnego rodzaju przepowiednie, to tego, yy, mi się wydaje, że wzrasta z każdym rokiem ilość tego typu różnego rodzaju op opcji. W każdym razie jest, jest jedna kwestia to jest taka, że yy, wielu yy, wielu wieszczów Szczególnie z religii chrześcijańskiej, z religii powiązanych z chrześcijańskimi, mówiło, że po prostu głównym oznaką apokalipsy będą, będzie co? Będzie mnogość fałszywych proroków. A więc proszę sobie to zapamiętać i jakby tak w kontrze na to popatrzeć. Dobra, to, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało, że będziecie mieć fantastyczny dzionek. Jeżeli nie będziecie się przejmować żadnymi przepowiedniami końca świata, bo to nie ma najmniejszego sensu, jak malnie, to malnie. Teraz nie ma co drążyć tematu. Można by po prostu sobie na to tylko popatrzeć i później byśmy no może ten miał rzeczywiście rację. Więc jeżeli kończąc tym, kończąc tym miłymi słowy, to bądźmy dla siebie mili, szanujmy się wzajemnie, zadzwońcie do mamy, do taty, wyprowadźcie psa na spacer, kochajmy zwierzęta, szczególnie wiewiórki, chochajmy wiórki. Wiórki. Zażywajmy o, o, ożywczych spacerów. Jedzmy dużo truskawek, bo truskawki są smaczne i zdrowe. Taka mała rada przed końcem świata. I do widzenia. Wszyscy umrzemy. Koniec.